Zaczynamy test zużycia paliwa w trybie automatycznym. Czyli tutaj przewaga będzie napędu elektrycznego, a silnik spalinowy będzie wspomagał. Czyli będzie się włączał przy większym przyspieszeniu, przy większych prędkościach, ale głównie będzie to silnik elektryczny. Czyli tak, ustawiamy sobie tutaj przyciskiem tryb automatyczny. Domyślnie jest to tryb elektryczny, w drugiej kolejności automatyczny. I tak, zerujemy sobie dane. 0. I startujemy. W tym momencie załączył się silnik elektryczny. Zupełnie tego nie słychać. Spalinowy, przepraszam. Silnik spalinowy. Bardzo fajna funkcja jest tutaj ta kamerka, która pokazuje, co w lusterku widać. Przymkniemy szyber tak, żeby było troszkę ciszej. Już to pewnie mówiłem, ale pierwsze co, jak wsiadłem do tego samochodu, to zachwyciło mnie jego zawieszenie. To jest zawieszenie adaptacyjne, sterowane elektronicznie. Naprawdę świetnie wybiera nierówności, dopasowuje się do drogi. Super. Zachwycony jestem. Zachwycony też jestem wnętrzem. Tutaj jest też pakiet luksusowy, który obejmuje skóry, białe skóry, sterowanie elektryczne foteli z pamięcią i wentylacja foteli. Fotel kierowcy też ma funkcję taką, że się dosuwa. No, można oczywiście tak to ustawić, że wysiadając on się odsuwa. Natomiast jak wsiądziemy, to się dosunie. Mega komfort. Jest też możliwość sterowania elektrycznego fotelem pasażera. Tutaj mamy na oparciu. Także jeśli chcemy dać więcej miejsca komuś, kto wsiada z tyłu, można fotel przesunąć bez problemu. Oparcie przesunąć. To samo może zrobić pasażer, jak potrzebuje więcej miejsca. Świetna funkcja, naprawdę. Lustereczko oczywiście ma martwe pole. Po naciśnięciu kierunkowskazu ostrzega nas, jeśli nie ma możliwości zmiany. Na pewno dobrze. Na pewno też dobrze. Chciałem potwierdzić, czy na pewno jesteśmy w trybie automatycznym. Ruszamy na silniku elektrycznym, jak widać. Tutaj. Cały czas silnik elektryczny. W tym momencie mamy jeszcze 49% akumulatora do wykorzystania i 20 km przebiegu na silniku elektrycznym teoretycznie. Czyli jakby można było wywnioskować, przy pełnym akumulatorze jest to około 40 km. Chociaż w danych fabrycznych jest troszeczkę więcej, no ale to wiadomo, że to jest tam ta norma WLTP. W związku z tym to naprawdę trzeba się bardzo, bardzo starać, żeby więc przejechać. Pewnie w jakichś tam warunkach jest to możliwe, no ale tak w praktyce trudne do wykonania. W tej wersji, czyli którą jedziemy, jest to 265 koni. Topowa wersja. Plug-in.
Jest również napęd na 4 koła. Tutaj mamy podgląd, jak to działa. Zwykle przy ruszaniu, wiadomo, włącza się napęd na 4 koła. I oczywiście w jakichś warunkach. O, teraz mamy przy starcie. No trudno tutaj naprawdę jest o ucisk kół. Jak już później w trakcie jazdy nie ma obciążeń, no to oczywiście wtedy pozostaje ten napęd na przód się przełącza tylko. O, teraz na 4. W tym momencie mamy tylko naprzód. Cały czas jest to silnik elektryczny. Ciągnie nas. 18 km nam pozostało. 47% akumulatora. Jak tam zużycie wygląda? Spadło nam do 3,1. Muszę wam powiedzieć, że wcześniej miałem okazję tylko jeździć z napędem hybrydowym, czyli jakieś tam krótsze odcinki, ewentualnie na prądzie. No ale to bez porównania. No tutaj to naprawdę jest to ten napęd tak dobrze zrobiony. Nie czuć, jak te silniki się przełączają. Na dobrą sprawę, jeśli nie obserwujemy tutaj tej kontrolki, to nie wiadomo, czy jedziemy na napędzie spalinowym czy elektrycznym. Nie słychać jakichś takich dziwnych dźwięków dodatkowych silnika spalinowego. Naprawdę fajnie to jest zrobione. Aż mi się chce, szczerze mówiąc, jeździć tym pluginem. Sam się sobie dziwię, bo nie spodziewałem się, że tak mi się spodoba. Ogólnie w ogóle jest bardzo przyjemna jazda tym Hyundai'em Tucson, szczególnie w tej wersji, czyli 265 koni, wersja Platinum. Dodatkowe pakiety, tutaj jest dodatkowy pakiet bezpieczeństwa, dający tam nam dodatkowych asystentów oraz ciekawą funkcję parkowania, gdzie samochód może sam wyjeżdżać pilotem sterowanym tylko z miejsca parkingowego, jak jest na przykład ktoś nas zastawi po bokach. Zrobiłem ten filmik, także można sobie tutaj zobaczyć odnośnik u góry do tego filmiku, jak to działa. No jest ten pakiet luksusowy oczywiście, czyli obejmuje tą tapicerkę skórzaną wnętrze. Wygląda bardzo bogato tutaj przy tej tapicerce jasnej takiej. Fajnie się go buduje z tymi czarnymi kolorami. Fotele są elektrycznie sterowane. Przednie fotel kierowcy jest dodatkowo z pamięcią. Tutaj mamy dla dwóch kierowców tą pamięć. Jest też funkcja, że się odsuwa. Dostosowuje się do ostatniego kierowcy, czyli się odsuwa przy wysiadaniu. Potem jak wsiądziemy, to dosuwa się. I wentylacja foteli w tym pakiecie jest. No, oczywiście też pięknie wygląda ten pakiet, szklany dach. Oj, cudownie, lubię te widoki. Można na dach odsunąć, nie będę go tutaj odsuwał, żeby troszeczkę na mnie zakłócał. Nie robił jakiegoś hałasu. Ale uwielbiam ten dach. Panoramiczne i odsuwane. Odsuwane jest tutaj do praktycznie nad przednimi siedzeniami, a na całej prawie długości jest panoramiczne, szklane. 16 km nam zostało, a w sumie przejechaliśmy 6 km. No też jest fajną funkcją.
bagażnik, który się otwiera samodzielnie. Wystarczy go podejść do tyłu. Jest tutaj taka informacja dźwiękowa, że się w ciągu 3 sekund otworzy. Jeśli się nie odsuniemy, to się po prostu bagażnik otworzy. Nie trzeba nic machać nogą, żadnych innych funkcji. Po prostu się otwiera i można włożyć zakupy. Fajne, prawda? Tak przy okazji poproszę Was oczywiście o kciuk w górę i jeśli jeszcze nie subskrybujecie, poproszę o subskrypcję. Za co oczywiście dziękuję. Napiszcie w komentarzu, jak oceniacie tego Hyundai'a Tucson w tej wersji. Ja jestem autentycznie oczarowany. Asystenci na autostradzie czy tam na drogach pozamiejskich też bardzo fajnie działają. Jest tutaj też tempomat aktywny. Jest taka funkcja, która utrzymuje w pasie ruchu. Ogólnie ładne to wnętrze jest. Naprawdę jest takie bardzo, bardzo fajne to wnętrze. Co jeszcze ciekawego? Oparcia tylnych foteli również się pochylają. Rzadko to można spotkać. Tam pasażerowie mogą sobie regulować pochylenie. Przez to też można troszkę zwiększyć bagażnik. A, jest taka funkcja jeszcze, bardzo fajna, że jeśli staniemy za kimś, samochód przed nami ruszy, no to oczywiście nam sygnalizuje. Zaraz próbujemy to zastosować. Chwilę się zagapić. Dobra. No i patrzmy. Na razie zużycie paliwa 1,7 litra na 100 km. Przejechaliśmy 8 km. Zostało nam 15 km jeszcze na prądzie. Uwaga, samochód rusza. I nas informuje. No co jeszcze fajnego? Mamy oczywiście kamerkę. Możemy, tak jak w lusterku, patrzeć, kto za nami jedzie. W czasie jazdy jest to możliwe. Tutaj oczywiście podgląd lusterka. Co jeszcze mamy? Z tyłu roletki w szybach. No dobra, wyłączymy z tyłu tą kamerkę. To wspomaganie kierowania możemy sobie tutaj włączyć nawet przy mniejszych prędkościach. On dostosowuje się do linii czuć, jak tam poprawia, koryguje. To jest ta kierownica tutaj. No, wiadomo, że przy większych prędkościach on łatwiej wyłapuje, ale no tak nawet przy 50 widzę, tutaj już łapie. Czasem niżej. Włączyliśmy tą funkcję. Ten samochód można tylko ładować prądem zmiennym na publicznych stacjach. Czyli wiadomo, że to jest troszeczkę ten prąd mniejszy. Nie są takie bardzo szybkie ładowarki, tylko standardowe, tak można powiedzieć. W związku z tym ja, ładując się na Orlenie, to ładowanie do połowy akumulatora zajmuje około godziny. Z tym, że ten akumulator się do końca nie rozładuje nigdy, on sobie zawsze tam zachowa 15
16, 17, 18%. Dlatego, żeby mieć energię do napędu hybrydowego, który tam przy ruszaniu uruchamia ten silnik elektryczny. Zachwycony jestem tym zawieszeniem, naprawdę świetne jest. W ogóle cały samochód. No, nie mówię, że nie ma żadnych wad, oczywiście. Może być tak, że nie wszystko się każdemu podoba, naturalnie, ale autentycznie zaskoczy mnie. To wnętrze jest naprawdę luksusowe tutaj. Jest tutaj też tryb, ja jeżdżę głównie w trybie eko, chociaż zwykle nie włączam tego trybu eko w innych samochodach. Dlatego, bo samochód jest powolny, jakiś taki słabo reaguje i tak dalej. Natomiast tutaj tego nie ma. Tutaj, mimo trybu eko, to on jest bardzo dynamiczny. Także, a przy okazji jest bardziej komfortowy też. Ale jest też tryb sport, także w tym momencie się zawieszenie trochę usztywnia. No i troszkę tam wzrastają te parametry związane z przyspieszaniem. Producent podaje przyspieszenie 0 do 100, nie pamiętam, chyba jest 8 sekund z małym haczykiem. Natomiast w praktyce to też tutaj widziałem jakieś takie testy, że w praktyce nawet poniżej 8 schodzi. Także naprawdę jest bardzo dynamiczne. No, włączmy sobie kamerkę. Tutaj mamy, jak stoimy, kto za nami. Można sobie zobaczyć. A teraz z przodu mamy tak, z tyłu. Ostrość tej kamerki można regulować. Naprawdę dobrej jakości jest. Zbliżamy się do końca tego krótkiego testu. Świetnie przejeżdża też przez takie muldy, spowolnienia na drodze. Bardzo dobrze. Oczywiście wiadomo, że nie chodzi o to, żeby przejeżdżać dużą prędkością, ale no dobra, jesteśmy na miejscu. Zużycie wyszło na odcinku ponad 12 km 1,1 litra paliwa na 100 km. A w tym momencie zostało nam 12 km jeszcze zasięgu na prądzie. Nie pamiętam, ile startowaliśmy, ale to można się cofnąć. Dobrze, to by było na tyle. Poproszę oczywiście o kciuk w górę, subskrypcję. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do kolejnych odcinków. Udanego dnia. Dziękuję.